Bieszczady były wówczas takim wałem obronnym cesarstwa przed Rosją. No a jakże, przed kim innym. Hello! Dzisiaj witam Was z Cisnej. Cisna jest to legendarna bieszczadzka miejscowość, w której zawitał nawet Jan Paweł II. A to jest obelisk, jemu poświęcony. Ksiądz Karol Wojtyła wędrował po ukochanych przez siebie Bieszczadach. W latach 52-60, w Cisnej był we wrześniu 52 i tak dalej. Także będąc w Bieszczadach, do Cisnej trzeba zajrzeć musowo. Orzełek ten zaś poświęcony jest obrońcom Cisnej i okolic przed ukraińską powstańczą armią. Z kolei pod pomnikiem mamy taki obraz wryty w betonie, tak to nazwijmy, przedstawiający Ukraińców, banderowców z UPA, schwytanych przez Polaków. A kto jest kim, wiadomo po orzełku na czapce oraz po tridentach. Przed II wojną światową Cisna była zupełnie inną wioską niż dzisiaj. Mieszkali tu Bojki, Polaki, Żydzi, ale wszystko skończyło się podczas wojny i po wojnie. Jak trudne zadanie mieli Polacy i nie tylko Polacy podczas obrony Cisnej, widać po okolicy. Lasy bezkresne. A tymczasem żołnierze, którzy tu przybyli nie wiadomo skąd, okolic tych nie znali. Ale dali radę, bo kto jak nie Polak. Sam pomnik, a raczej jego otoczenie, te balkony są utrzymane w takim surowym, zimnym, komunistycznym stylu. W sumie pasuje to do sytuacji. Z kolei na wzgórzu, na którym dzisiaj w spokoju i z dumą nad Cisną wznosi się pomnik obrońców, po II wojnie światowej znajdował się posterunek komunistyczny, tak w skrócie. Został on wysadzony przez ukraińską powstańczą armię. Takie rzeczy się tu wyprawiało. A oto klimatyczna kapliczka z nazwiskami osób zasłużonych Bieszczadom. Władek Nadopta na samej górze, czyli majster Bieda, Wojtek Belon,
Janusz Zubow i inni. Sam Jezus jest ustylizowany, że tak to ujmę, po tutejszemu. A oto cmentarz wojenny z I wojny światowej. Ma on więc ponad 100 lat. Blisko 110. Pochowani są na nim żołnierze armii austro-węgierskiej. A co za tym idzie, w tym też Polacy, Słowacy. Podczas I wojny światowej w Bieszczadach sporo się działo. Wszak wówczas to znajdowały się one jeszcze w cesarstwie austro-węgierskim i Bieszczady były wówczas takim wałem obronnym cesarstwa przed Rosją. No a jakże, przed kim innym. Ale o tym, co się tutaj działo podczas I wojny światowej, to mam w planach nagrać osobny film na 11 listopada. Niewiele z tego cmentarza zostało. Wielka szkoda. Spoczywający tu żołnierze zostali pochowani przez rosyjskich jeńców wojennych. Ale pierwsza wojna światowa doprowadziła do odzyskania niepodległości przez Polskę. Tutaj obok cmentarza mamy ścieżkę przyrodniczą. Jeszcze nigdy nią nie szedłem, dlatego też dzisiaj to uczynię. Ciepło się znów zrobiło. Udły starczą. Tak, wracając jeszcze do cesarstwa austro-węgierskiego, to Bieszczady wiele zawdzięczają Austriakom, albo raczej zawdzięczały, bo do dzisiaj niewiele rzeczy tu przetrwało w XIX wieku, ale przetrwały na przykład nazwy bieszczadzkich szczytów, które chociaż około ukraińskie, to nadane zostały właśnie oficjalnie przez Austriaków, którzy w XIX wieku tutaj badali Bieszczady
mierzyli wysokości szczytów. Na niektórych z nich do dzisiaj stoją austriackie słupy geodezyjne. Na przykład na chyba między Małą Rawką a Dużą Rawką. Chyba to jest pomiędzy. A wiecie, kto miał pradziadka Austriaka? Człowiek Bieszczadu miał pradziadka Austriaka. Ja genau. A oto cmentarz w Cisnej, a za nim piękne kolory jesieni. Złote, a raczej rude. Wszak jesień tego roku miała być ruda. I jest ruda. If you know what I mean. Idziemy do siekierki? Można stąpić. Pierożki z siekierki. Wyborne. Można iść dalej. Tam pójdziemy za moment. Najpierw gdzieś indziej. Oto obelisk poświęcony Aleksandrowi Fredrze, który to w swoim pamiętniku zapisał takie słowa. 3 razy w dzieciństwie byłem z ojcem w Ciśnie. Wszystko dla nas było nowe, nowe dla słuchu i wzroku. Trąby skorejuchasów odzywały się czasami po górach tu i ówdzie. Z gór czarnych kurzyło się w koło, na co tam zwykli mówić, że niedźwiedzie piwo ważą. No. Juchas to jest pomocnik bacy przy wypasie owiec. Czym kiedyś w Bieszczadach zajmowano się głównie? Jakieś zwierzątko podjadło. Będzie miało, a może już ma. No, trzeba przyznać, że wyremontowali wieżę. Bo jeszcze jak byłem tu na wiosnę, no to była w stanie krytycznym i, no może nie w krytycznym, ale wymagała remontu. To musiało być niedawno konserwowane, bo czuć jeszcze zapach impregnatu. O właśnie, tego słowa szukałem.
Hello. No powiem wam, że super sprawa. A ten widok tutaj z góry to już jest. Wow. Aż po Jasłorawki, Połonina Caryńska, która na pierwszy rzut z tej perspektywy wygląda trochę jak Tarnica, ale Tarnicą nie jest. Tutaj mamy objaśnienie. A tutaj jeszcze dostawili taki schodek. Chyba tak to można nazwać, żeby było widać jeszcze więcej. To jest wieś Krzywe. Tam natomiast jest Przysłup. Oto właśnie placówka GoPro. A to jest numer ratunkowy w górach. Warto zapisać. Oto skąpany w słońcu, jakby to powiedzieć, Ciśniański ratusz. To w nim odbywały się niedawne wybory. Tak to było i tak to jest. Wcisnęj! Bądź, jak to się kiedyś mówiło, wciśnie. Chociaż i dzisiaj słyszałem, jak ktoś mówił, że jedzie do Cisny, a nie do Cisnej. Znaczy, no nie, że dzisiaj, ale w dzisiejszych czasach, no. No dobra. A tymczasem pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i tymczasem.